Hej, tu Paulina. Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji chciałam przedstawić Wam kilka książek na ten temat. Różni, ale tacy sami, w prostych zdaniach opowiada nam o różnicach, ale również o rzeczach, które łączą wszystkich ludzi. Mam zespół dawna opowiada historię rodziny, w której pojawiła się osoba, mały chłopiec, właśnie z zespołem Downa. I na koniec książka Jesz, która opowiada o chłopcu z kolcami. Chłopiec ten został adoptowany i pod wpływem miłości zaczyna gubić kolce. A skoro jesteśmy przy temacie tolerancji i wartości, możemy również wspomnieć o uczuciach. I tutaj chciałam Wam zaproponować prostą zabawę. Będziemy potrzebowali karteczek, mogą być białe albo kolorowe, długopisu bądź kredek. Zabawa polega na tym, że jeden z graczy mówi coś o uczuciach. Na przykład, jak się czuję, gdy jem lody. Reszta graczy rysuje na swoich karteczkach pierwsze skojarzenie, jakie im przyjdzie do głowy. Potem wszyscy wspólnie omawiają. Gdy jem lody, czuję się, jakbym jadła najlepsze słodkości na świecie. Gdy jem lody, jest mi bardzo zimno. Gdy jem lody, muszę uważać, żeby mi nie spadły. Możemy też na przykład zapytać, jak się czuję, gdy widzę czekoladę. Przyciąga mnie jak magnes. Muszę uważać, bo mama na mnie patrzy. Albo jestem bardzo szczęśliwy. Chyba, że mam alergię i nie mogę jej jeść. Wtedy nie jestem szczęśliwy. To jest też dobry sposób, aby poruszyć trudniejsze tematy. Jak na przykład, jak się czuję, gdy bardzo bliska mi osoba mówi, że mnie nie lubi.